Witajcie! Kolejne warsztaty organizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego za nami. To już nasze czwarte spotkanie w tym roku. Tym razem mieliśmy przyjemność współpracować z Państwem Joannem i Tomaszem Kardynia z Gospodarstwa Rolno-Szkółkarskiego Biolas, którzy poprowadzili warsztaty Świat ziół, mieszanki i maceraty. Państwo Kardynia w swoim gospodarstwie zajmują się m.in. produkcją octów owocowych i ziołowych. Oboje posiadają szeroką wiedzę na temat ziół, roślin i kwiatów. Prowadząca warsztaty, pani Joanna Kardynia, wprowadziła nas w magiczny świat ziół, zarówno tych świeżo zerwanych, jak i tych suszonych. Poznaliśmy, dotykaliśmy i wąchaliśmy różne rodzaje ziół, na przykład rdest japoński, wrotycz, glistnik jaskółcze ziele, dziurawiec oraz katalpę. Na warsztatach uczestnicy wykonywali na ich bazie mieszanki na herbatki oraz octy i oleje z ich dodatkiem. Pani Joanna przekazała uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące mieszania ze sobą różnych ziół, zaskakując uczestników swoją ogromną wiedzą na temat zielarstwa i ziołolecznictwa. Padły również najważniejsze zasady co do tworzenia mieszanek. Dowiedzieliśmy się, że w maceratach wodnych nie należy łączyć ziela i kwiatu z korzeniem, korą i kłączem. Prowadząca poinformowała również słuchaczy o tym, że różne substancje aktywne z ziół są rozpuszczalne w odpowiednich im rozpuszczalnikach. Woda i ocet to substancje hydrofilowe, a olej jest substancją lipofilową. W maceratach wyróżniamy odwary, czyli zioła krótko gotowane, napary, czyli maceracja wrzątkiem i wyciągi na zimno, czyli maceracja chłodną wodą. Co istotne, do tworzenia octów i olejów z ziołami używajmy zawsze produktów wysokiej jakości, najlepiej regionalnych, na przykład żywego octu. Idealnie sprawdzi się oct jabłkowy z gospodarstwa Biolas państwa Kardynia. Podczas niedzielnych warsztatów każdy uczestnik przygotował samodzielnie herbatkę ziołową, ocet ziołowy i olej z dodatkiem ziół. Pytaniom nie było końca. Pani Joanna dzielnie odpowiadała na nie wszystkie i rozwiewała wszelkie wątpliwości. Przypominamy, że warsztaty ziołowe były kolejną okazją do kolekcjonowania naszych pieczątek. Pamiętajcie, dla najwytrwalszych uczestników przewidujemy nagrody pod koniec roku. Czy chcecie wiedzieć, jakie będą kolejne warsztaty? Tradycyjnie śledźcie naszego Facebooka i naszą stronę internetową, a już niebawem wszystko zdradzimy. Cześć!